z tej strony Ruda. Oraz Piórka. Po raz kolejny w łapki wpadło nam wygnańcy oblężenie. I powiem wam, że dość trudno jest wam zaprezentować zasady, ale postaramy się jak najdokładniej opowiedzieć, z czego składa się gra i doprowadzić was do pierwszej rozgrywki. Tak więc, wygnańcy. Oblężenie! Ha, ha. Oprócz oczywiście naszej strefy obrońców i strefy napastnika, mamy również ściągawki, która jest runda, która jest faza. Mamy miejsce, gdzie układamy jednostki obrońcy, jednostki napastnika. Wytrzymałość miasta. Dokładnie. I teraz tak, zajmiemy się na początku może obrońcami. Tak. Czyli dokładnie tą częścią mapy. Jak wygląda rozkładanie rzeczy na planszy? Mamy po trzy różne stopnie rozbudowy konkretnych... To wszystko. Konkretnych budowli oraz murów. Dany element, na przykład oczywiście zaczynamy z poziomem pierwszym, wieży, dopasowujemy do pasującego zgodnie z obrysem i konturem miejsca. To nie jest poziom pierwszy. Nie jest poziom pierwszy? Nie, to nie jest poziom drugi. W każdym razie mamy trzy różne. Każdy z tych poziomów daje nam dodatkowy upgrade, bądź też możliwość wystawienia większej ilości jednostek, korzystanie z lepszych maszyn obrężniczych, bądź też otrzymujemy karty rozkazów dla obrońcy i napastnika za rozbudowę. I teraz tak, rozbudowując zamek, rozbudowując warsztat, kościół, to jest zamek. No dobrze. Odblokowujemy kolejne karty, które dochodzą do naszej talii startowej. Wszystko to, co w razie czego mamy rozbudowane, pojawia nam się na kartach pomoc. A więc bardzo uważne jest, czy bardzo trzeba uważać na to, że w momencie, w którym coś wybudujemy, a zwłaszcza z budynków w przypadku obrońców, bądź też jak w przypadku atakujących, zamiast budynków, które wykładamy na planszę, wykładamy stopień rozbudowy, czyli od 1 do 3 w tych oto kwadracikach, pamiętać, żeby dobrać karty, które mamy rozpisane na karty pomocy. A więc w przypadku rozbudowy na przykład obrońcy dla warsztatu na poziomie pierwszym dostajemy 3 kamienie. Wydaje się rzeczą trudną, ale to 3 kamienie, które w razie czego możemy wysypać na przeciwników. Oprócz tego mamy fortyfikacje, mury, tak? Bo oprócz tych takich podstawowych budynków budujemy... Mury, które są daleko! Gdzie są mury? A mury runą, runą, runą i polewnie cały świat. A myślałam, że to kobiety mają problemy z dopasowaniem elementów. No więc mury układamy tutaj i właśnie to jest właściwie najważniejsza rzecz, ponieważ obrońca musi budować mury, ażeby napastnik miał utrudnione zadanie. Tak, ale nie myślcie tylko, że samo postawienie murów sprawi, że się obronicie. To, jak rozbudujecie i potoczy się rozgrywka oraz to, jak ze sobą współpracujecie i ułożycie karty, które nie zostaną w razie czego przerwane, bo można je przerwać, sprawi, że albo się obronicie, albo nie. Tak samo w przypadku obrońcy. Obrońca musi myśleć nad każdym drobnym aspektem wszystkiego. Napastnik rozstawia swoje jednostki na samym początku w strefie rozstawienia. Kolejną strefą jest strefa przedmurza i na sam koniec strefa szturmu. Te białe kółeczka, które występują na planszy, to jest tak zwane miejsca, w których dajemy zmęczenie bądź też wyczerpanie, zależy jak to nazwie, bo oczywiście to jest wyczerpanie zgodnie z zasadami. Wyczerpanie jest wtedy, kiedy jednostki albo przesuniemy, albo w danym momencie wykorzystamy element budowli, umiejętności lub czegoś podobnego właśnie do wszystkiego. Czyli wypełniając w tym miejscu kładziemy specjalny znacznik, który sprawia, że do końca danej fazy nie można z niego korzystać. Bardzo przejrzyście jest opisane, ile jednostek może znajdować się na każdym elemencie. Właśnie nie na elemencie, tylko na fragmencie. I machin obrężniczych. Dokładnie. Więc wszystko tutaj jest fajnie wypisane, jest bardzo proste i czytelne. Tak więc raczej nie powinno być z tym jakichś większych problemów. Na samym początku gry, znacznik pierwszego gracza, czyli do pierwszego obrońcy, mamy także znacznik wytrzymałości miasta, który kładziemy na piąteczce. Ej! Kwiatek mi się suwa. Mamy także dwa znaczniki, rundy, no i fazy rundy, tak? Ponieważ gramy 4 rundy. Dobrze, no więc tak, znacznik rundy jest na swoim miejscu, czyli na miejscu numer 1, no i jesteśmy tutaj. Obrońcy rozpoczynają rozgrywkę z 4 zbrojnymi i z 2 łucznikami. Piórko, czy mógłby się tutaj położyć?
Ja usunę za ten czas wieżę, którą tutaj położę. Ale fajniejsze jest to, że jak pamiętacie z dzieciństwa, jak bawiliście żołnierzykami, to można poczuć jeszcze raz to wszystko. Czyli przesuwanie na planszy i rozstawianie ich i zabawę. Dobrze, no więc tak, jednostki rozstawione, żetony rozstawione. Każdy obrońca Każdy obrońca powinien w tej chwili wybrać sobie bohatera. Tylu, ile jest obrońców, tyle jest dowódców, które otrzymuje napastnik. Każdy z dowódców, czyli bohaterów, które wybraliśmy, ma swoją umiejętność. Umiejętności albo czerpiamy z kart, które mamy napisane w razie czego na dowódcy, bądź korzystamy z niej zgodnie z zasadami, które są rozpisane na niej. Na samym początku obrońcy rozpoczynają z pierwszym poziomem koszar. Tak. Koszary. W przypadku atakującego jest tak, że wybiera tylu bohaterów, ilu jest obrońców. Tak, efekty dźwiękowe chrupania wynikają z tego, gdyż bestie, które są rozstawione niedaleko kamery, czyli tak zwane szczury zagłady, właśnie chrupią sobie wesoło ciasteczka albo jakiekolwiek inne syfy. Ale w tym momencie chcę wam wspomnieć, że napastnik, zapomnijcie o tamtym dźwięku, bierze 11 kart rozbudowy, układając je wedle uznania w taki sposób, aby zacząć, a 12 kartą musi być w danym momencie szczur, ale tylko w pierwszej rundzie. W następnych rundach można ułożyć go, kiedy się chce, ale ważne oczywiście, żeby dla napastnika się to opłacało, bo na co jest atakować, jeśli mu się na przykład nie powiedzie osłabić obrońcy. Szturm jest kartą, która powoduje zaprzestanie budowli, więc na samym początku, w pierwszej rundzie budujemy się właściwie do samego końca, do 12 karty, ale później napastnik może ułożyć tą kartę na przykład w środku swojego deku i zaczynają się schody. Jak co robi obrońca w tym czasie? Obrońca dyskutuje i omawiają, w jaki sposób się będą rozbudowywać. Jeśli jest sam jeden i ze sobą dyskutuje, to znaczy, że ma pewien problem i warto byłoby go wysłać na jakieś porady. Obrońcy będą dysponować 12 kartami, więc w tej chwili wszystko zależy od ilości graczy. Jeżeli gra dwóch obrońców, mają po 6 kart. Jeżeli jest trzech, mają po 4. No tak. I tak. No i tak, gra dosłownie polega w ten sposób, że naprzemiennie wykładamy na siebie karty. Obrońcy rozpoczynają wykładać swoje karty. Tak, czyli wykładamy naprzemiennie, czyli wpierw obrońcy, po czym atakujący, po czym obrońcy, zdążyłeś mi jednostki, i atakujący, i tak w kółko, aż do 12 karty, która jest kartą szturmu. Trzeba, jeżeli jesteś obrońcą, należy bardzo, bardzo się wysilić, ażeby wybudować wszystko tak jak chcesz, ponieważ chcąc upgrade'ować jakiś budynek, musisz mieć dwie lub później trzy karty rozbudowy. Jest karta rozbudowy muru, jest karta w ogóle budowy, jest karta szkolenia, więc trzeba wszystko sobie fajnie przemyśleć, ażeby dojść do tego, co sobie zaplanowałeś wcześniej. Oczywiście mamy jeszcze oprócz tego kilka innych kart. Opowiedziałeś już o tym, żeby zbudować level drugi, trzeba wykorzystać dwie karty? No właśnie powiedziałam. O, to chociaż... Jakbyś mnie słuchał, to byś wiedział! Co? Dobrze, a więc również na kartach mamy napisane w przypadku szkolenia, co w danym momencie rekrutujemy. Jeśli mamy na poziomie pierwszym koszary, tak jak teraz, budujemy tylko i wyłącznie. Budujemy! Szkolimy tylko i wyłącznie zbrojnego. Budujemy jednego zbrojnego. Jeśli mamy na poziomie drugi budynek, dzieje się również to, że rekrutujemy trzech zbrojnych, dwóch uczników. I tak zgodnie z zasadami co do poziomu wyszkolenia dzieje się to, a nie innego. Dokładnie to samo dzieje się w chwili, znaczy właściwie od strony napastnika, bo może sobie wyszkolić nowe jednostki potworów. Tak, to jest hodowla. Może sobie również wyszkolić nowe jednostki, jednostek atakujących, ludzi. O Jezu. Może sobie po prostu również zrobić machiny obleżnicze, które ze względu na to, na jakim poziomie posiadacie budynek, rekrutują się tak, jak w przypadku szkolenia, czyli pierwszy, drugi i trzeci poziom różnią się ilością, jak i wartością konkretnych jednostek, bądź też machin obleżniczych. Po ustaleniu deku, czyli napastnika, obrońcy, po wyłożeniu tych wszystkich kart następuje jakby takie podsumowanie i dołożenie nowych kart do podstawowych talii. Wszystkie nowe budynki odblokowują kolejne rzeczy, które ułatwiają nam rozgrywkę. Wszystko to macie napisane w razie czego na kartach pomocy, oczywiście w przypadku obrońcy, jak i również z drugiej strony w przypadku napastnika. A żeby było łatwiej, jest zaznaczone kolorami, z której talii powinniśmy dobierać dane karty.
I sądzę, że to jest tak naprawdę większość zasad, ponieważ gra wydaje się skomplikowana, ale trzeba jeszcze również pamiętać o drobnych zasadach, co która karta daje i jak ją stosować w odpowiednim momencie. Ale poczekaj, bo powiedzieliśmy o rozbudowie, a teraz wchodzimy w tą taką bardziej agresywną akurat do część elementu, rozgrywki. Ta, która jest najfajniejsza i ta gra właśnie zyskuje na tym wszystkim. Po fazie rozbudowy i dołożenia nowych kart do naszych deków następuje podobny element, czyli wszystko dzieje się, tak jak powtórzę, naprzemiennie. Czyli mamy talię napastnika, mamy talię obrońców. Teraz tak, mamy karty rozkazów, reakcji i karty specjalne. Dokładnie analogicznie jest u obrońców. Karty rozkazów, reakcji i specjalne. Jak również powiedzieliśmy wcześniej, konkretne karty dostajemy za konkretną rozbudowę poziomów danych budowli. W zależności od liczby obrońców, dany gracz posiada tyle kart, a to wszystko jest rozpisane w razie czego instrukcji. Zmienia się to na bieżąco, jeśli liczba obrońców wzrasta. Kolejną fazą jest rozstawienie jednostek. I teraz, co ciekawe, obrońcy, o ile sobie nie wyszkolą kolejnych, mają tylko to. A napastnik po kolei, jak tutaj o fazy gry się ruszają, dostaje 4 jednostki, 4 jednostki, kolejne 4 jednostki, później sobie jeszcze szkoli. 3 tych jednostek robi się nagle dużo. Tak naprawdę, korzystając tylko i wyłącznie z podstawowych jednostek, nie da się pokonać obrońców, jeśli zbudują nawet mur podstawowy. Jest to zbyt trudne. Dlatego trzeba na bieżąco upgrade'ować, ulepszać budowlę, aby móc pozwolić sobie na to, aby wprowadzić lepsze jednostki do gry. Na każdym odcinku muru może być określona liczba jednostek, więc należy też sobie to wszystko przemyśleć, gdzie dane jednostki chcemy postawić. Rozpoczyna obrońca, który wykłada swoje jednostki na daną część muru i teraz robi to napastnik, czyli robimy to jakby po jednym fragmencie planszy. Najpierw to robi obrońca, później napastnik. Napastnik rozstawia się w strefie rozstawienia, czyli tutaj. Obrońca jak zwykle siedzi na murach i się tylko opiernicza. Zależy nie. No więc obrońca, napastnik, obrońca, napastnik. Jesteśmy gotowi do ataku. I tutaj zaczynają się schody. Atak może się zakończyć w chwili, kiedy jesteśmy w czwartej rundzie i jest to jakoby ostatnia faza. Albo obrońca dostanie w tryni, co jest strasznie bolesne. Jeżeli jednostki napastnika zostaną wybite, też się kończy atak. Tak. I to też. Czasami lepiej stracić mniej jednostek i zostawić je z tyłu i w razie czego przegrać konkretną fazę w przypadku napastnika, ale w przypadku, jeśli oczywiście napastnik wejdzie na obrońcę, to już kończy się gra i spadają punkty żywotności. Jeśli spadną poniżej jedynki, to znaczy, że wygrywa napastnik i jest super. Cieszysz się? Oczywiście. No więc tak, każdy z nas ma jakieś tam karty na ręce. Rozpoczynają obrońcy. Obrońca wykłada kartę i się do niej stosuje. To może być ostrzał, to może być no cokolwiek. Machina obrzeźnicza, wykorzystanie elementu, który jest tam wyznaczony, rzucenie kamieni, wszystko to, co w razie czego mamy wypisane na kartach rozkazu. No dokładnie. Wykładamy kartę i wtedy wykłada kartę napastnik. Naprzemiennie zamieniamy się. Do karty rozkazu możemy używać karty specjalnych. I karty reakcji. Jeżeli chcemy w jakiś sposób zareagować na to, co się dzieje na planszy. Czyli w razie czego możliwe, że na przykład podczas ostrzału chcielibyśmy wykorzystać uniki, które sprawiają, że możemy dostać obrażenia mniej od ostrzału obrońcy. O Jezu, jak jest zamotany. Tak. W chwili, kiedy wszystkie jednostki będą już miały na sobie, właściwie nie obrońcy, tylko wszystkie pola będą wyczerpane. Dokładnie, do tego zmierzałam. Następuje stop. Przeliczenie, ułożenie, uporządkowanie, przesunięcie wszystkich znaczników. I później znowu się w to bawimy. I od początku. I tak gra trwa 4 rundy. 4 pełne rundy, pełne takich wielkich bitw, paniki i w ogóle napięcia. Naprawdę można się czasami spocić, a po mózgu spływają kropelki. Kiedy zaczynacie się bronić albo atakować. I jest, jak powiedzieliśmy w recenzji, jest interakcja, jest to interakcja negatywna, na serio. Ta gra ma mnóstwo, wielgachne pokłady negatywnej interakcji, bo robisz wszystko, aby tak docisnąć jeszcze ten kawałeczek, dowalić ostatni ten, zniszczyć ostatni kawałek muru i później po prostu naprawdę jest to gra, w której możesz się uśmiechnąć szyderczo
i zrobić z tego. Jezus Maria, przerażasz mnie tak bardzo. Oprócz kart i oczywiście tych wszystkich nakładek mamy także masę żetonów. Żetony wyczerpania, mamy także machiny. Machiny oblężniczego już również wspomnieliśmy. Można sobie dokupić w wersji rozszerzonej, że będą to plastikowe figurki. To wszystko się może zmienić. Karty, znaczniki uszkodzenia. No i mamy te napastnikowe, poziomu po prostu jego danych. Kartę bramy. Znacznik bramy. Co mi się dzieje z tymi kartami, zwłaszcza? Kamienie, które również sypimy, wspomniane ten znacznik. No to jest do tych żetonów, także no tyle. I one są dosyć malutkie, więc trzeba uważać, żeby ich nie pogubić. A zwłaszcza jak macie co najmniej dwa koty w domu. Uważajcie, żeby przez przypadek nie wsadziły tego do mordki i słodko nie zaczęły to zjadać. Ale one nie zjadają żetonów. Tak, pogryzą, a zwłaszcza jak szczury na przykład, kompilacja. Kot zrzuci instrukcję niedaleko klatki ze szczurami, a szczury wciągną instrukcję do jedzenia. Znaczy nie do jedzenia, przepraszam bardzo, do wytworzenia gniazda. A jak to Ruda podsumuje w razie czego? To wszystko kochane, fajne stworzenia, które po prostu one nie krzywdzą. Dla nich to zwykła zabawa. Piórko! No więc, gra na początku, jak wspomnieliśmy, wydaje się być trudna. Powiedzieliśmy o większości najważniejszych rzeczy, które występują zgodnie z fazami. Konkretny gameplay albo coś takiego naprawdę nie jest potrzebny, bo po przeczytaniu instrukcji, obczajeniu wszystkiego tego, co wam powiedzieliśmy i zrozumieniu, który element za co odpowiada, wchodzicie do gry. I tyle. To jest może i gruba instrukcja, ale naprawdę jest po przeczytaniu jej gra wydaje się strasznie łatwa. Słuchajcie, ale w planach kiedyś, przyszłościowo, o ile nam sprzęt i możliwości pozwolą, postaramy się zagrać w to. Nic dużo na razie nie będziemy na ten temat mówić, ale jest taka możliwość. Może kiedyś będzie na żywo. Na przykład. Na bieżąco. Piórek dostanie w ciry. Nieprawda, bo zawsze wygrywam. To była nieprawda, on kłamie. A więc w tym momencie kończymy odcinek. Odmeldowuje się Piórek. I Ruda. Zająłem jej miejsce i powiedziałem tym razem to ja. Aaaa.